Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Czuję się źle. Czuję się bardzo źle od bardzo dawna. I to jest świetna okazja, żeby nakręcić ten film. Bo film, który jest tym pierwszym, najbliższym, który mam do uzupełnienia, do nagrania w programie autoterapii, który ruszył miesiąc temu. To jest film, temat o tym, co tak straszliwie mi doskwiera. Tematem tego filmu jest to, dlaczego w terapii, w autoterapii, w rozwoju osobistym często czujemy opór? Powodów jest wiele. Ja powiem dzisiaj o jakiejś części z nich. Na pewno nie wszystkie mi przyjdą do głowy, chociażby dlatego, że jestem tak wściekła, że nie mogę się skupić. Generalnie rozwój trwa całe życie. Naprawiamy w swojej psychice to, co wcześniej się zepsuło. Nie tylko co się zepsuło w dzieciństwie, ale też w życiu dorosłym. I to się nigdy nie zatrzymuje. W czasie terapii jest to jakieś bardziej dotkliwe. Gdy jesteśmy po terapii, nadal się rozwijamy. Może już takie dotkliwe nie być, chyba że trafimy na coś, co jest naszym ogromnym problemem, a na co, na przepracowanie czego podczas terapii gotowi nie byliśmy. I ja coś takiego właśnie mam. Przydarzyły mi się w ostatnim czasie dwie rzeczy. Po pierwsze, popełniłam bardzo duży błąd, którego sobie nie potrafię wybaczyć. Jestem na siebie wściekła, czuję się uwstaczniona o całe lata świetlne. I to żałość, wściekłość nie dają mi spać, czuję się głupim dzieckiem po prostu. To jest jedna rzecz, a druga to jestem w związku od 2 chyba miesięcy i wychodzą rzeczy, które wyniosłem z domu, a także wychodzą rzeczy, które mi się przydarzyły w moich poprzednich związkach, które zaskutkowały PTSD tak drastycznym, że czuję się w tym związku jak zupełnie chore DDA, zupełne dziecko i bardzo to jest dla mnie trudne. I jestem teraz po prostu świetnym przykładem do autoterapii, dlatego że ja mam wiedzę i świadomość co do tego, co jest zdrowe, w jakim kierunku iść, a mój opór, moje poczucie, że nie stać mnie na to, że ja nie chcę się naprawiać, są tak silne, że często nie jestem w stanie do mojego partnera wydusić z siebie słowa. Często widzę po prostu, jak odpalają mi się pod wpływem różnych triggerów odpalają się po prostu wstrząsy traumatyczne, na które ja reaguję w sposób dysfunkcyjny, czyli ten, który kiedyś pomagał mi przetrwać. Co więcej, odpala mi się przekonanie, że tylko trzymanie się ich pozwoli mi przetrwać nadal. I chociaż wiem, że jeśli chcę
ten związek utrzymać i rozwijać. Jeśli chcę skorzystać z tego, że związałam się z człowiekiem, którego miałam za mojego przyjaciela i pierwszego człowieka, który w ogóle jakoś naprawdę był w stanie mnie zrozumieć w tak dużym zakresie, bym nie czuła się egzystencjalnie samotna. Jeśli chcę docenić to, że związałam się z człowiekiem, który w ogóle potrafi znaleźć moje rany i je jakoś ponaprawiać, to ja nie mogę jechać skryptami, które mam. Nie mogę jechać tym, co pozwalało mi przetrwać w poprzednich relacjach. A więc nie mogę się wycofywać, a więc nie mogę być zimna, mieć zamrożonych uczuć, nie mogę przemilczać, nie mogę z drugiej strony brać całej odpowiedzialności za wszystko, nie mogę uciekać. I w głowie mi się nie mieści to, że mogłabym tego nie robić, bo wydaje mi się to zupełnie autodestrukcyjnym zachowaniem, dlatego że w moich poprzednich relacjach tak było. Tym jest to trudniejsze, że ten błąd, który popełniłam, którego żałuję, z kolei wymaga ode mnie zachowywania się starymi skryptami, nie wobec mojego partnera, tylko w zupełnie innych sprawach, ale właśnie starymi skryptami Zosi Samosi, renegatki, mrocznej mścicielki, Lilith wręcz. Jestem niezwykle rozedarta i włączają mi się uczucia, które są typowe dla DDA, również dla zespołu stresu traumatycznego, psychologicznego. I to są rzeczy, do których ja pierwszy raz w życiu mam tak świadomy, tak głęboki dostęp, to znaczy ja wcześniej tę gorzkość, która mi się pojawiała w różnych sytuacjach, nie identyfikowałam aż tak bardzo jako niepożądaną, jako zaburzenie, jako wyraz zaburzeń typu DDD. Myślałam, że po prostu taki jest świat i traktowałam to zwyczajnie jak egzystencjalizm, a nie jak coś, co nabywałam w drodze brutalnych doświadczeń. Dzisiaj jestem w stanie stanąć z boku i spojrzeć na to inaczej. Spojrzeć na to z dystansu, właśnie jako osoba, która wie, co jest właściwe, która wie, co jest zdrowe. I która jest w stanie patrzeć na siebie na tyle krytycznie, by wiedzieć, że zachowuje się po prostu jak, może nie zachowuje, ale też, że czuje jak pierdolnięta. Że czuje jak osoba, której jest potrzebna interwencja kryzysowa. Że czuje jak osoba, której trzeba po prostu rozłożyć system na części pierwsze, zupełnie go zdezintegrować, a potem go zintegrować ponownie. I mam do tego narzędzia, w sensie własną wiedzę, własne doświadczenie, ogromną znajomość siebie, umiejętność rozmowy ze sobą, taką, która ma cechy terapeutyczne, tak? Mam z kim o tym porozmawiać, więc mam ludzi, którzy mogą mi pomóc to ułożyć w momencie, w którym
mi się zaczyna mieszać za bardzo. Jedynym problemem w tym, żeby z tego skorzystać, jest ogromna wewnętrzna niechęć. Nie, bo nie. Nie, bo podaj jeden z tysiąca mrocznych i smutnych, egzystencjalnych argumentów, a każdy będzie pasował. Jestem osobą na tyle zdrową, czym w ogóle jest zdrowie psychiczne, to jest umiejętność reagowania na to, co się z nami dzieje, tak? To jest umiejętność oddzielenia uczuć od faktów, a to jest uczuć od ocen również. To jest umiejętność rozdzielenia, co jest emocjonalne, co jest kognitywne, co jest prawdą, co jest nieprawdą, co mi służy, co mi nie służy, i umiejętność po prostu ogarnięcia własnego łba. I w tym sensie, jako osoba zdrowa, jestem w stanie nie siać zniszczenia w swoim życiu lub nie siać go prawie. Mój partner jest podobnej sytuacji co ja. Nie jest kimś, kto się zajmuje psychologią na co dzień. Natomiast jego zdolność samoświadomości jest tak niezwykle wysoka i niespotykana. A może ma mniejsze PTSD, może jest mniej zgorzkniały, może mniej dostał pierdol w życiu, może mniej go sobie spuścił i dzięki temu jest taki, jak ja byłam kiedyś, więc może mi pomóc zawrócić ze ścieżek, które prowadzą ostro w dół. No i jakoś na tyle, na ile wystarcza mi dobrej woli, rozwiązujemy nasze wewnętrzne piekła, bo oczywiście, że oboje je mamy. I też pierwszy raz w ogóle jestem w związku, w którym jest jakby jasno i bezpiecznie ustalone, że oboje mamy piekło, z którego musimy wyjść, tak? Ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, że piekło mam. Ponieważ moje piekło dotyczy dokładnie i konkretnie związku z mężczyzną. Temat bycia szczęśliwą sama ze sobą przerobiłam, temat bycia w szczęśliwych relacjach z innymi ludźmi ogarnęłam, przerobiłam. Nie jest to dla mnie problem, nie jest to dla mnie trudność. Wchodząc w ten związek, byłam po prostu szczęśliwą osobą z udanym życiem i skonfrontowałam się z tym, że jestem tak straumatyzowana, że gdybym wiedziała, jak bardzo, to prawdopodobnie nie, po prostu bym się nie związała z nim teraz. Tylko bym spróbowała zrobić ze sobą porządek najpierw. Z drugiej strony, nie wiem, czy bez związku ten porządek dałby się zrobić. Ponieważ my, zanim się ze sobą związaliśmy, tyle porządku, ile zrobić mogliśmy, by się wiązać bezpiecznie, zrobiliśmy, w tym zrobiliśmy razem. I dopiero jakby skonfrontowanie się z tymi uczuciami, z tymi faktami, które się pojawiają, gdy z kimś jesteś, i to w bardzo bliskim, zroślaczym związku, takim typowo autystycznym, gdzie razem zamieszkaliśmy i spędzamy ze sobą niemalże 24 godziny na dobę, z kilkugodzinnymi przerwami.
Chodź, Miaciukow, na jakąś tam nieobecność. No chodź. No chodź, chodź. No chodź, Miaciuk, chodź. Oko chore, trzeba krople wpuścić dalej, tak? No, to otwiera absolutnie nowe obszary jakiejś psychologicznej, mentalnej egzystencji. Miaciukow, ale proszę, żebyś nie chodził po laptopie. Chodź tu, usiądź się, przytul normalnie i nie świruj. Wyłączyłeś mi notatki i ubłociłeś mi szyję. Brudny kot, taki mokry, tak? Brudny kot, taki mokry. I potem drastycznie przy długim 16-minutowym wstępie mogę powiedzieć, że jestem więc w sytuacji analogicznej do sytuacji terapii i w sytuacji analogicznej do autoterapii moich klientów. Ten film jest do trzeciego modułu. To, co się dzieje z ludźmi w pierwszych dwóch, to są cyrki. Z niektórymi to są naprawdę cyrki, ponieważ odpalają się wszystkie traumy, jakie są związane zarówno z jednej strony z myśleniem o przeszłości, a z drugiej strony z funkcjonowaniem w relacji. Relacja ze mną, z fundacją, relacja autoterapii w fundacji. To jest sytuacja bardzo niecodzienna, ponieważ tak za konsultację, za proces autoterapii się nie płaci. Choć oczywiście przypominam wszystkim, którzy korzystają nie tylko z autoterapii, ale też z tych filmów, że fundacja, a więc i ja, utrzymujemy się z tego, co kto wpłaci i co może wpłacić. Moja filozofia jest po prostu taka, że ludzie, którzy najbardziej potrzebują terapii, tak najdramatyczniej, szczególnie ludzie z tej grupy, z którymi ja pracuję, więc autystyczni, w momencie, w którym najbardziej potrzebują pomocy, zazwyczaj nie mają kasy. Więc nie będę, tak jak inni ludzie wykonujący podobną pracę do mojej, youtuberzy, coachowie, trenerzy, psychologowie, nie będę wyznaczała stawki za moją pracę, bo to by oznaczało, że wiele osób, które tej pracy potrzebują, z niej nie skorzysta. A z drugiej strony muszę się z czegoś utrzymywać i tę działalność utrzymywać, jeśli mam ją wykonywać tak, jak wykonuję. Więc ktoś płacić musi. Grantów no za bardzo nie ma, bo też niczego nie ma o takich dziwakach wysoko funkcjonujących, ale walniętych na łeb w konstytucji, cytując Świetlickiego. No więc efekt jest taki, że utrzymujemy się z tego, co społeczność wpłaci lub podaruje. I tu rola sieci samopomocy jest bardzo duża, bo się wzajemnie wspieramy wtedy, kiedy jest trudniej komuś, również finansowo. Super, Miaciuk, ale jesteś... Tak! Zabij, tak, Miaciuk. Zabij, tak. I to generuje bardzo wielki lęk bardzo wielu osób, które zaczynają ze mną pracę, a mianowicie silne podejrzenia. Silne uczucia, że to
że coś tu jest za ładnie, za pięknie, za miło. I odpalają się wszystkie traumy związane z relacjami. A druga sprawa, no to właśnie grzebanie w rzeczach, które są niezałatwione w nas w środku. To jest potworny ból i potworna przykrość. I stąd w tym procesie autoterapeutycznym dzieją się, jak powiedziałam, cyrki i rzeczy przeklęte. I opowiem o tym w następnym filmie, który nagram zaraz. To był taki wstęp bardziej o mnie, a następny film będzie już bardziej teoretyczny. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem. Pewnie zdajesz sobie sprawę, że im mniej mainstreamowa jest organizacja, tym mniej finansowania zewnętrznego ma. Jeśli trochę nas znasz, to zdajesz sobie z pewnością sprawę, że nasza organizacja jest zupełnie nie mainstreamowa. Utrzymujemy się w zasadzie tylko z darowizn osób, którym pomogliśmy. Nie mamy poczucia, że tych osób jest mało i nie uważamy, że wpłacają nam mało pieniędzy. Niemniej jednak rzeczywistość Polski XXI wieku jest jaka jest. Wciąż szukamy nowych źródeł finansowania. Jednym z nich, może nie jakimś szczególnie mocnym, ale jednak jest funnymoney.pl. To taka organizacja, która inne organizacje pozarządowe wspiera, przekazując im cashback. Możesz być jedną z osób, które przy okazji zakupów będą nas wspierały w ten sposób. Możesz też nas wesprzeć jeszcze zanim zrobisz zakupy i zanim wydasz chociażby grosz. W jaki sposób? Po pierwsze, potrzeba, żebyś zarejestrował się na funnymoney.pl. Tu w prawym górnym rogu masz rozwijane menu, moje konto. Zarejestruj się. Ja teraz wybiorę zaloguj oczywiście, bo ja mam już konto. Możesz zalogować się też Facebookiem lub z konta Google. Sama twoja rejestracja nie przysporzy nam zysku. Potrzeba, żebyś zrobił jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, wybierz organizację. Czyli nas. Gdy już wybierzesz przemocnie, klikasz wspieraj nas. A następnie zainstaluj przypominajkę. Przypominajka będzie ci wyskakiwała za każdym razem, gdy wejdziesz do sklepu, który przekazuje cashback w Funnymoney. No, głównym takim sklepem jest Allegro, ale jest ich o wiele, wiele więcej. Jest także Booking i różne inne portale, nie tylko sklepy. Instalując przypominajkę, już przekazujesz nam złotówkę, mimo że nic jeszcze nie wydasz. Ale możesz nawet przekazać nam 5 zł, nie wydając ani grosza. Wchodzisz w moje konto, moje darowizny. Tu są... wow, masz już 8 darowizn na łączną kwotę 90 zł. Są to darowizny z naszych fundacyjnych zakupów na Allegro. Kwoty oszałamiające, wiemy, ale też nasze zakupy są po prostu oszałamiające. Dla tych z Was, którzy chcą się dowiedzieć, jakimi pieniędzmi obracamy, to są sprawozdania finansowe. Żeby przekazać nam 5 zł, to wybierz opcję, masz ją tutaj. Po lewej stronie zaproś znajomych do pomagania, ewentualnie tu na dole jeszcze, jak przewiniesz, to po prawej stronie zaproś znajomych do pomagania, a dodatkowe 5 zł trafi do Fundacji Przemocnie. W jaki sposób możesz zaprosić swoich znajomych? Możesz ich zaprosić przez Facebooka, klikając tą niebieską ikonkę i publikując, link robi się automatycznie. Możesz też wpisać adresy e-mail twoich znajomych i wysłać do nich maila, lub skopiować link i przekazać go. Kiedy z twojego zaproszenia ktoś się zarejestruje i zainstaluje przypominajkę, to nasza organizacja dostanie nie złotówkę, a 5 zł. Ja teraz kopiuję ten link i umieszczę go pod tym filmem i w ekranie końcowym postaram się. Wchodząc w ten link, rejestrując się na Funnymoney i instalując przypominajkę w przeglądarce, bez wydania ani grosza, płacasz nam za pośrednictwem Funnymoney 5 zł.
Za co Ci serdecznie dziękujemy.